która was wprowadzi w odpowiedni nastrój, przygotuje na gwiazdę wieczoru, którą jest łysy w drugim rzędzie, bo mi dajesz po oczach. Tak śladłeś, już mnie wkurwiłeś, no. Ładnie jesteś ubrany, widzę koszula. Pomyśl na przyszłość, jak dobierasz coś do koszuli, o czapce, kurwa, nie będzie problemów. Na kogo przyszedłeś? Na sobie, dobrze, bo myślałem, że przyszedłeś, bo masz wolne od ogórków i chuj, to jest... Tak będzie wyglądał ten wiesz. Tak jest. Tak jest. Czy no, to dużo mówi o człowieku, myślałem, że mówili się od słońca, te włosy, bo... Idzie za Polakiem, temu jeansami po górku. Dobra, jeszcze wrócę do rozmowy z naszym Wodzilejem dzisiejszym. Chociaż w prawie też kurwa siedzi dwóch łysych, ale ten ma jaką łysą. Ty to się świecisz, wiesz, jak talerz, nie? A ten jak jaja, ale... Ale ten siadł niefortunnie, kurwa. Ty w czapce, możesz ciągnąć czapkę, bo chciałbym coś wyjaśnić. Nie wiem, z kim z was pogadać. Za chwilę zacznę z tobą, okej? Bo... Nie, czyli ta kryja, bo ty też zostaniesz. Ja mam dużo czasu. Ja tu mam trochę czasu, żeby z wami pogadać. Jak masz na imię? Wojtek. Wojtek, czym się zajmujesz w szkole? Co? Czekaj. Pan się wrócę, spokojnie. Koordynatorem w biurze pracy. O! To jest ten chór, co mamy. To jest ta kurwa, ta... To ludzie ma... Co wam obiecuję? 8 euro za godzinę i łóżko, a dostajesz 4 i paletę, kurwa. To jesteś, ty robisz w tym? To nie ma z tym problemu, ma takie jebać was, no. Ja mam pieniądze, wypracuję się, no. Okay. Luźno. Jakie prace załatwiasz? Dobra. Są tu zbieracze na sali dzisiaj, czy... Nie, żartuję, bilety były za drogie, kurwa. W gospodarstwie rolnym. Jakie stanowiska w gospodarstwie rolnym ogarniasz? No ja... Ogórki? Nie. Doła! To wygodna praca, kurwa. Pod dachem, ciepło. Czasem mleczka podpierdolisz do kawy. W gospodarstwie i co? Dojenie krów. Okej. Okay. I tylko to? Okej, okay, czyli... Przyjeżdża Polak, goi krowę, a ty doisz jego z hajsu, tak? To jest... Dajcie mu brawa, super gościu. Brawo, panie wszystkim, tak. Dziękuję za panie. Masz piątkę. Piąteczka. Dobrze, super. Jednego łysego mamy z głowy, prawa strona. Czy jest okej, Wojtek? Ty się dobrze bawisz. Zajebiście, ty masz pieniądze, to jest najważniejsze. Też miał wyjebane, no? Jakbym miał tyle pieniędzy, też bym był łysy. Nie przeszkadzało. Dobra. Prawa strona. Siema chłopaki, po was jest dwóch. Czym się zajmujesz? Jak ty bez czapki, jak masz na imię? Max. Max. Okej. Okay. Dobra, nie będę tego żartu mówił, bo miałem coś głupiego w głowie. Max, czym się zajmujesz? Albo nie, skąd do nas przyjechałeś? Sainthoven czy... Helmut. Helmut? Z miasta, Helmut. Okej, okay. Czym się zajmujesz w Helmut? Operatorem? Operujesz? O, genialnie, kurwa. Jak mi powiesz, że do Jankę, do krów, to... To jak lepszy imprezy w tym momencie. Nie do biuro pracy. Nie do biuro pracy, okej. Okay.
co obsługujesz? Maszyna, tak, a ty po prostu wiesz, raz przyszedłem do kółki i mówię, o, kawę robi, jestem, obsługuję, jestem operatorem ekspresu. On się śmieje, wy nie, kurwa, no, musiał dzisiaj spalić tego gówna, Boże, to jaraj. Ale jaka to jest maszyna? Masz taką władzę, że możesz też ich wypierdolić z powrotem do Polski? Im zioło nie służy, nie znacie, nie służy zioło. Konkretnie, czy skoczymy, że operujesz dużą maszyną, czy powiesz konkretnie? Chyba maszyna się zadzieła. Słuchaj, stary, nie wiem jak operujesz, ale ona doszła, kurwa. Mamy zajebiście, nie wiem jak wy, ale chyba nie żałuję, że tu przyjechałem do was, to jest fajnie. Bym ciebie normalnie zaczepił, kolego, a dajcie operatorowi brawa, zasłużył na kolega. Ja nie zajmuję się, to sobie dobrze dobra. Czym się zajmujesz, Konarnicki? Niczym. Nie bało mi taką matką z 500 zł, wiecie? Nie, ja tu przyjechałam, zasiłki fajne, lepsze niż w Polsce. Nie, tak serio, pracujesz? Nie, on na ciebie pracuje. Widzę tylko, Wojtek, nie ty kogoś doisz z hajsu, kurwa. Nie chcesz pracy, tam wiesz, dojenie. Widzę, masz dobre umiejętności. Jak masz na imię? Jaka jest wasza czy relacja w ogóle? Małżeństwo, konkubina? Nie, konkubina nie. Pod patologiem podjechało? Nie, dużo. Trzy razy musiałeś się oświadczyć, mówisz, patologiem podjechało. Trzy razy się oświadczyłeś. Udało się w końcu, czy planujesz czwarty raz? Ja jeszcze mam dwa palce. Ma jeszcze dwa palce. Ale ona go boi z hajsu, ja pierdolę. Czekaj, trzy razy się... Czemu trzy razy się musiałeś oświadczyć? Przyjeżdżę, więc... Szedłem trzy razy. Jak masz w ogóle na imię? Bo jest Justynka i ty, jak masz na imię? Kawalerze? Bo jeszcze chyba... Mateusz. Chciałbym powiedzieć, że chujowe imię, ale się boję pracodawcy, wiesz, że jest... Nie chcę stracić tej roboty, bo będę musiał iść na dojenie krów. Mateusz, czemu trzy razy? Ustawmy to w końcu. Co tak nie zatrybiło? Za dużo zięska. Nie pomyślałem. Czym się zajmujesz, Mateusz, w Holandii, oprócz jarania zioła i uszukowania Justyny? Bo to ustaliliśmy i takiego co cyklicznego oświadczania się. To wiecie, może się przejara, bo zapomniał, że się kurwa oświadczył. Dajcie mi jakiś mocny towar. Mówi tak, amnezję, kurwa. Ja amnezję, mówi, co ja robiłem?